Po kolejnych już sukcesach polskich lekkoatletów prowadzący zadał sobie pytanie, jak do diabła do tej pory żadnego z nich nie było w Turbo Kozaku. Czas zatem, proszę Państwa, to zmienić. Niniejszym przedstawiam w dzisiejszym odcinku Paweł Fajdek, trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem. Drogi Pawle, jak sobie radzisz z piłką i niestety nie jest to piłka do metalu? No tak, ubrałem się na czarno, nie przez to, że będę czarnym koniem, ale bardziej czarną owcą, więc uważajcie, bo wynik może być bardzo przeciętny. Jak daleko wychodzisz? To jest bardzo dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Grzegorz, dziś nie wychodź, dobrze? Dobrze, Grzegorz się zgodził. Bezpieczniej będzie. Bezpieczniej. Drugi Pawle, ulubiony piłkarz? Ale... Nowicki? Nowicki. Dobra. Niech i tak. Nie, ale z Polski czy... Obojętnie, tak? A, obojętnie. No dobra, Messi, no. Mój też. To ja tego nie powiedziałem. Drugi Pawle, powodzenia. Aj, aj, aj. Chciałem siatę, no nie wyszło. Dobra, już. Niech stracę, trafić. Od początku tak trzeba było, a nie technicznie się z nim bawisz. Fotoradar złapał ten strzał. Paweł, żadnej techniki, stawiamy na co? Wiadomo, na siłę. Siła razy gwałt. Jeszcze bliżej podejdź. No i o to chodzi. No i o to chodzi. Grzegorz, jak tam? Czułeś wiatr we włosach? O to chodzi. Cały czas ten sam ruch, także masz szansę. Nie żartuj sobie z niego, bo widzisz, poleciał tam. No. Podpucha musi być. Jaki to rozmiar butów? 46. Kto pożyczył? Nie, kupiłem specjalnie. Nawet gdyby tam stał, wiele serc, jedno bicie, zjednoczeni ponad życie. Tak jest. Zjednoczeni żarów. Wchodzisz na mecze? Tak jest. Jak jestem, dochodzę. Która liga? Czwarta. Bramka jest ta? W lewo miałczek, w lewo miałczek. O! Tutaj? O, tu jest ta bramka! Brawo! I oby była dalej ta bramka. Jezus, jaka fantastyczna bramka! Paweł! Okno? No nie przesadzaj. O nie, to nie. Miało być okno. Trzy mistrzostwa świata i wiesz, że będziemy rozmawiać o tych feralnych dla ciebie igrzyskach. Skąd to się wzięło, skąd to się bierze, że ty po prostu na tych igrzyskach za cholery nie możesz? No nie wiem, byłem dopiero dwa razy, wiesz. Rozumiem. Ale jest faktycznie, tam czujesz jakiś większy stres? Jest zupełnie inne konkursy, wiesz. Zupełnie. No, pierwsze igrzyska to były największe dla mnie zawody, tak? Czyli startowałem gdzieś tam rok wcześniej na Mistrzostwach Świata Seniorów, ale z kontuzją byłem 11. W sumie fajnie, wiesz, mistrzem Europy Młodzieżowym zostałem. I pojechałem na igrzyska i że tak powiem, nie poradziłem sobie z formą, bo byłem dobrze przygotowany, ale gdzieś tam ta ambicja, ten stres, to wszystko spowodowało, że te dwie pierwsze próby totalnie nieudane i trzecia na zaliczenie tak naprawdę, i to się okazało, że było prawie 80 metrów, no ale brakło szczęścia i centymetr. I coś tak czujesz, ten stres z tych pierwszych igrzysk został na tych kolejnych? I... Nie, to właśnie w Rio to już było inaczej, tak? Gdzie w Londynie byłem świeżak i pojechałem się uczyć i oczywiście byłem czarnym koniem tych zawodów, ale no też nie można było ode mnie oczekiwać, że to wygram. A w Rio już byłem totalnie faworytem, wszystko było fajnie i ten czas, to oczekiwanie mnie po prostu spaliło, tak na to wychodzi, bo siedzieliśmy tam chyba z 10 dni przed zawodami i jeździłeś tylko 3 godziny dziennie na trening, a tak siedziałeś zamknięty w wiosce, jak w takim inkubatorze, nic nie było do roboty, nie? I gdzieś ta energia niestety żarty na bok przepaliła. Tokio 2020. Tak, tak jest. Pamiętajcie, obiecał. Uwaga na głowę. Robię unik. No i wszystko i jasne. Wszystko jasne. Unik! Ale unik! To... Uwaga! Przy pierwszej próbie był unik, ale był to unik punktów.
Ulala! I nie wyszło. Ujojojojoj! Paweł, jak na ciebie patrzę, to na pewno miałeś do czynienia, ale bardziej z rzutem z różna. Rzut na ruszt. Dobra. Wiemy jak nie, teraz jak tak. A zatem? Tak, tak. Ulala! A ten Nowicki to dobry w piłkę? Nie wiem, musisz spróbować. Jezus Maria! Czyli jednak widzę, że kurczaki z Rożna są jedzone często. A słupek jest za ile punktów? Nie było słupka. Drugi Pawle, jesteśmy w twoim rodzinnym Żarowie, na boisku Zjednoczonych Żarów. Jest prośba od prezesa, który zresztą tam siedzi, nie złam poprzeczki. No budżet tego może nie wytrzymać też. No właśnie. Postaram się zrobić to lekko i trafić. Lekko i przyjemnie. Na razie jest lekko. Może ja muszę lewą nogą, bo to... To rzućmy przyjemność. Drasło chyba. Ja słyszałem, nie? Ja też, ale wiesz, to masz rację. Ale było. Ja powiem więcej, ja to zaliczam, bo było. Zdecydowana poprzeczka. Drasło, ale siatkę, to już trudno. Siła tak, gorzej z rozrzutem. Moja rzutna jest trochę szersza, nie? No właśnie. Zobacz, co zrobiłem. Zobacz, zobacz! Ach, ten żarowski wiatr! Pół metra za krótkie. Wieje! Drogi Pawle, próba trzecia. Jeśli nie trafisz, nie macie w konkursie głównym. Znasz to? Jasne. Uuu, tak jest! Czyli jednak zrozumiał! On musi czuć presję! Tak jest! Kręcisz się całe życie. Tak jest. No więc zrób to do jeszcze dzieła. Raz dla nas. Trzy, dwa, jeden! Raz, dwa, trzy! Boże, jest i cztery! Trzynaście, a jednak to nie to samo kręcenie. 14, 15 rusza. Ale idzie, pazernie, drogi Pawle, tak jest. O kurde. Nie wypadnij z rzutni. Czy to jest ten samy, czy to jest to samo kręcenie, które robisz na co dzień? Wątpię. Nie, nie. Inne? Tak, zdecydowanie. I tak patrzę na ciebie, widzę, że jednak tamto jest łatwiejsze. Dla mnie tak. Kolanka też mogą być? Niestety kolanek być nie może. Jestem zmuszony już zagwizdać. 3, 2, 1. Brawo! To jest jego rekord! Jest to rekord światowy młociarzy! Idealnie pasuje do niego określenie człowiek mający młotek w nodze. Ale jak się okazuje, nie jest to taka łatwa sprawa. Chociaż słyszałem ostatnio, że Usain Bolt już zadebiutował w jakimś tam klubie. Czy też masz takie... No właśnie nie, chyba nie. Jednak poszedł troszkę niższy level, jakaś tam Australia. Tak? Tak. A tam widziałem, z Borusem trenował kiedyś. Tu był prezes dzisiaj Zjednoczonych Żarów. Myślisz, że coś ci będzie proponował po tym występie? Nie, no jasne. Tutaj już raz w życiu zdarzyło mi się zasilić szeregi B-klasy, więc ja tutaj jestem po sezonie głównym takim wchodzącym na strzelanie bramek, wiesz, to jest... Kończący tak zwany. I na koniec, jest tam jeszcze jakieś lekkoatleta do zrobienia? Masz jakieś wiadomości, kto tam dobrze w piłkę kopie?
ale żeby był większym pośmiewiskiem niż ja, czy trochę lepszy, bo to wiesz, to... Dajmy na to trochę lepszym pośmiewiskiem. To Chrzot? Chrzot? Adam Chrzot, kurczę, on jest wybiegany, on no ma czujkę. No właśnie. Może Marcin to... Lewandowski grał w piłkę, na pewno to wiem. O, i nazwisko ma dobre. I nazwisko ma dobre, tak. No to będziemy poszukiwać albo Chrzot, albo Lewandowski. Panowie, sprawdzajcie telefony, Paweł mi da wasze, ja będę do was dzwonił. Panie i panowie, to był wielki zaszczyt gościć w Trupo Kozaku potrójnego mistrza świata w rzucie młotem i jak już powiedziałem, przyszłego mistrza olimpijskiego Tokio 2020. I tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy, tak jak my teraz się trzymamy za rękę. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. No, no.